Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Przyniosłam sobie swoją lampkę. No dzisiaj będzie vlog. Mam nadzieję, że film o... Znaczy ja nie wiem, wiecie co, jakoś tak nisko siądę. Ja jednak wolę pod czteroma literami wolę coś cieplejszego, więc wezmę sobie poduszeczkę. Będzie mi wygodniej. Chcieliście buldożki, więc Yoshi przyszedł do mnie. Molly taka dzisiaj jest, wiecie. Molly coś chyba dziś nie ma ochoty na tulaczki, więc jakby ktoś tęsknił, to proszę bardzo, jest Yoshi. Tak, tak Yoshi nigdy nie... Ty jesteś grzeczny, jak jesteś sam w miarę. No, no dobrze, dobra, widzicie, nie można do niego gadać. Pamiętacie, jak w poprzednim vlogu mówiłam, że jest niedziela, że ja takie plany mam, że może se roślinki poprzecinam, że może film z tego będzie. Co ja tam jeszcze gadałam? A, no, że no, planów to było sporo, że może coś ruszę, że podleję kwiaty, słuchajcie, że podleję kwiaty w niedzielę, bo Fitonia woła o wodę, że zapalę se świeczki, będzie tak fajnie, spokojnie i będę mogła w domu coś delikatnie popracować. No to jednak, słuchajcie, plany z planami, życie życiem, tak? Już to mówiłam parę razy, mam kawę, bo muszę się wzmocnić. Jakbyście się zastanawiali, nie wiem, czy to widać, co tu jest na wierzchu, to ja lubię taką posypkę czekoladowa z czymś tam, chyba firmy Kotani, więc Kotani na pewno znajdziecie sobie też w Polsce. Ogólnie Kotanie to takie dosyć znane jest i chyba nawet byliśmy w Chorwacji było i we Włoszech było, więc Kotanie znajdziecie wszędzie. Psuję, ja lubię psuć, ja lubię sobie pomieszać od dna, bo trochę cukrze, tak, trochę cukrzymy, więc pomieszam sobie od dna i na pewno wezmę parę łyków, bo mi się pić chce. Właśnie nagrałam dla Was wstęp, który właśnie również miałam nagrać w niedzielę do filmu o sklepach ogrodniczych, ale udało mi się chociaż wczoraj już tak, wiecie, na ostatnią chwilę skończyć film o aloesach, odłożę sobie. No nie mam gdzie położyć teraz tej łyżeczki, no trudno na syfie, ale nic. No, lubię kawę, a szczególnie piankę z tej kawy. Tylko najgorsze jest to... No dobra, jest ciepła. Że nie mam gdzie bardzo za bardzo jej odstawić, bo nie wiem jak mi widzicie. Mam telefon ustawiony z drugiej strony, bo światło jest gorsze i chciałabym, żebyście mnie coś widzieli. Więc będę Wam tak pokrótce, jakieś okruszki się już tu znalazły, pokrótce opowiadać. W ogóle super świeczka, ja już Wam kiedyś o niej mówiłam. To jest świeczka, ona się nazywa Triwick, jest za Actiona. I nie wiem czy będzie słychać, może dam mikrofon bliżej. Słyszycie? Dźwięki... Dobra, może teraz. Dźwięki jak z prawdziwego kominka. Ja bardzo lubię. Jej, fajnie, dobra. To nie jest takie skomplikowane, więc tu mogę sobie wymienić. Siadłeś na mnie tłuściochu, co ty sobie łapy gryziesz? Nie wiem, widać go? No co ty, chłopie? Patrzcie, jakoś, żeby się chociaż kawałkiem siebie przytulić do ludzi. Więc, no jak widzicie, ono już bardzo, bardzo słabiutko świeci, więc trzeba to naprawić. Miałam sobie to zrobić w niedzielę i tralal... Aha, czekajcie, tak to się wyłącza. No dobra, no wyłączmy. Więc już, to już dobrze by było wymienić. Ja mam sobie takie... Ja mam sobie. Ja mam akumulatorki i one mają moc 2100 mAh, chyba tak to się wymawia, więc... Mam nadzieję, że trochę potrzymają, że przynajmniej tydzień. No, mam jeszcze w zapasie 3, więc jak te się wyładują, to te pójdą do ładowania, włożę następne i będzie ok. A po co mi 3? A to są tylko 2 baterie. A ja 3 aż wzięłam. No to jeszcze lepiej, to mam aż 3 w zapasie. W sensie na 2 wymiany. Jakbym zapomniała czegoś naładować, to jeszcze mam. Zobaczmy, jak to świeci. Dobrze, ja to włożyłam pewnie, że źle, słuchajcie, do góry nogami. Aha, ok. No i widać różnicę, więc miała być taka fajna atmosfera, miałam sobie, wiecie, tak trochę poogarniać roślinnie i nie wyszło to totalnie, bo musieliśmy wyjść, oddać tam coś i potem to jakoś tak poszło, że spędziłam pół dnia na podwórku, że wybawiłam się z super małym dwulatkiem Frankiem. No tak mnie to zabrało, że czas uciekł nie wiadomo kiedy i nic nie zrobiłam. Wróciłam późno do domu, no i tyle z moich planów. Trochę mnie to załamało, no ale już dzisiaj nagrałam wstęp do filmu ogrodniczego, więc tam jeszcze chciałabym coś w trakcie tego filmu powiedzieć, więc jeszcze nie jest też obrobiony, więc
Dziś mam wolniejszy dzień, to znaczy, że mogę usiąść i naprawdę wyciągnąć nogi w przód, bo jutro jest środa, a w środę, po środzie jest czwartek i w czwartek jest tłusty czwartek. No i ja uwielbiam tłusty czwartek, więc wiecie, tu na tą okazję trzeba by coś przygotować. Nie wiem, robicie coś na tłusty czwartek? Ja tak będę robić... na pewno chyba chciałabym bardzo ciekawy splot słów, ale zależy mi na chyba faworki, parę. Bo wiecie, faworki się dość szybko robi. Ja nie wiem, czy wy robicie tak, jak w tych przepisach jest, że tam ubijam na pewno, bo lubię sobie wałkiem poklepać, bo one jednak były takie bardziej potem nadmuchane, bo myślę, że to dużo daje, to tłuczenie. Nie wiem, sprawia mi to przyjemność, tłuczenie wałkiem tego ciasta. No, ale tam nie daje tam 20 tysięcy jaj. Zazwyczaj dosyć szybko robię to ciasto, wiecie, do lodówki. Mogę sobie już je spokojnie w środę przygotować, zawinąć, wrzucam do lodówki. W czwartek tylko rozwałkowuję i mam. No i chciałabym pączki, ale chyba zdecyduję się na pączki pieczone. Bardzo lubię pączki pieczone. No wiecie, trochę to zawsze mniej tłuszczu, a i tak dobrze smakują. Przynajmniej nam smakują, więc chciałabym te pączki pieczone, tak. No i z tego względu, że dzisiaj mam jeszcze obiad z wczoraj, no bo jak się gotowało na ostatnią chwilę, chyba tak, w niedzielę robiłam rosół i drugi obiad, no to jeszcze coś tam pozostawało i tak dzisiaj mamy dojadkowy obiad, słuchaj, dojadamy to, co zostało, no bo szkoda wyrzucić, prawda? Więc dziś mogę jeszcze na spokojnie wyprostować, wyciągnąć sobie nogi, bo środa będzie dosyć intensywna i czwartek również, bo wiecie, w środę przydałoby się zrobić obiad na środę i też przy okazji na czwartek, żeby, wiecie, żeby zacząć wziąć się za pieczenie. Ja wiem, że bo wiecie, że można kupić, ale co swoje, to swoje. Aż tyle wysiłku mnie to nie kosztuje. Ja muszę się po prostu dobrze zorganizować i jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Może zaprzęgnę syna, wiecie, żeby mi... On lubi kroić na faworki, zawijać, więc to szybciutko pójdzie. Też nie będę jakiejś robić super góry tych faworków, bo nie przejemy tego z takiej... Nawet chyba nie robię, ani na pewno nie robię z pół kilo, może 250, tak, z 250 gramów mąki to jest po prostu ilość dla nas nieprzejedzenia. Do przejedzenia jeszcze się można spokojnie podzielić. Tak, bulldog szaleje. I powiem wam, że z tych kubków, co kupowałam szklanek, jedna mi się, znaczy no nie mi się stłukła, tylko no chłopakom się stłukła jedna i jednak wolę tą z uszkiem, jest dużo wygodniejsza, bo potem mój syn poszedł odkupić i te szklanki stwierdził z mężem, że będzie afera, jak zobaczy, że nie ma moich kubków. Nic by się nie stało, oczywiście jestem spokojny człowiek, nic by się nie stało, kupiłabym sobie inne. No i poszedł mój syn, chciał mi odkupić takie same. I okazało się, że kupił, ale bez uszka. Jednak z uszkiem są wygodniejsze. W tle szalejący bulldog, więc dzisiaj film dla ludzi o mocnych nerwach, którym dźwięki różne nie przeszkadzają. Bo widzę, że tam ktoś się sam zabawia. A to dobrze, nie? Dobrze. To grzeczny Yoshi. Grzeczny Yoshi, tak? Wiedziałam, że tak będzie, tylko słowo do niego powiedzieć i już się zaczyna. No ty nie, au, Yoshi, aj, nie gryź i nie pluj na mnie. Widzicie, jaki on jest, a mówicie, że taki grzeczny, nie. Yoshi, nie, zostaw włosy, nie wolno. Nie. Nie. No, to teraz muszę jeszcze lepiej wyglądać niż przed sekundą. Więc taki dla relaksu film, bo podobno lubicie nawet moje vlogi, co bardzo mnie cieszy i bardzo mi się podoba i w ogóle cieszę się z waszych komentarzy i że tak fajnie przyjmujecie nie tylko te roślinne filmy, bo roślinne filmy oczywiście bardzo lubicie. Ja to wiem, dlatego też takie powstają. No i bardzo mnie to cieszy, więc dziękuję wam bardzo za tą ilość komentarzy, za miłe przyjęcie tych wszystkich vlogów moich, wypocin i tego miłego spędzania czasu ze mną, bo jednak staram się, wiecie, w tych filmach, które są vlogowe, tak jak i roślinne, raczej to brać na luzie, nie spinać się i żeby ten dzień był dla was przyjemny, nie poruszać jakichś takich trudnych tematów czy kontrowersyjnych tematów, choć ja wiem, że wiele osób tak robi, ma wtedy super wyświetlalność, ale to takie, wiecie, to są kontrowersyjne
cholerne tematy, to są, których bardziej jednych smucą, denerwują, po co robić jakieś tam zbędne afery, więc cieszę się, że lubicie moje filmy i chyba na tym tak zakończę, bo to tak dziwnie dalej iść w ten temat. Ja będę się tu dalej cieszyć zapachem tej świeczki. W ogóle w Akronie jest dużo nowych świeczek i dużo nowych tea lightów zapachowych, nawet niektóre są takie fajne. Widziałam zapach rozmaryn z czymś pomieszany, ale bardzo fajny, taki nie taki mocny, intensywny, tylko taki, jakby to nazwać, łagodny, przyjemny i nie tak drażniący, o tak, bo niektóre zapachy bywają drażniące, na przykład ja nie lubię bardzo zapachu róży, a tamte były takie fajne, przyjemne. No, więc jestem na etapie, w ogóle miałam, jak wspominałam, miałam poucinać te liście, nie poucinałam, kwiaty dopiero podlałam dzisiaj. Film o roślinkach, które dostałam od znajomej, również czeka, bo nie za bardzo mam czas i tak szczerze mówiąc, naprawdę chyba dzisiaj to chcę sobie tak trochę posiedzieć, odpocząć, bo wczoraj zakupowe zaległości nadrabiałam, trzeba było iść zrobić zakupy spożywcze ponownie, więc no wiecie jak jest. Znacie te tematy, nie? Więc może ja już będę się z Wami żegnać. Chciałam tak się tylko z Wami chwilkę podzielić wiadomościami z całego domu, a przy okazji sobie włączyć jak to się nazywa? Lampion, nazwijmy to lampionem, tak. Ten lampion i powiem Wam, że lampion jest dość mocno zakurzony. Tak, jest zakurzony i ciężko przez to, że właśnie są tutaj te... Ani tego się... Nie. Tak? Ale jestem gapa, słuchajcie, się zastanawiałam, jak wyczyścić sobie ten lampion, a ja już wiem, o co kaman. Tu są takie, nie, takie srebrne, złote w sumie, bo to góra jest złota i tu jest... I tu są takie, jak ramki na zdjęcia mają te takie do zaczepiania, żeby ramka nie wypadła. To, ale to nie przejdzie. To po co to jest? To co tu z tego można... A nie, no to bez... Ja myślałam, że... Dobra, wyjęłam światełka, to można sobie światełka osobno wymienić. Tutaj od spodu właśnie są te takie, nie wiem, czy to widać teraz. Dobra, no to szczepię. A już chyba wiem, o co chodzi. Dobra, złą część wyciągam. Ja tu jednak jestem gapa. Te czarne trzeba, ale... Au, to trochę boli. I w sumie można sobie wtedy tą żarówkę wyczyścić i ona by elegancko wyglądała. Ona taka niewyjściowa, ta żarówka zakurzona cała. Ja się zastanawiałam, jak to wyczyścić. Tu palce próbowałam wciskać, to wiecie, wyczyścicie pół albo kawałek, wygląda to jeszcze gorzej. A to chyba teraz popchnąć? Masakr. A ja się tak męczyłam i zastanawiałam, jak to wy... no to sprytne nawet to jest, wiecie? Rok czasu mam to chyba, rok czasu i nie wiedziałam, jak mam to wyczyścić. I patrzcie, moment z Wami i człowiek mądrzejszy od razu. No dobra, ja będę dopijać swą kawę. Może poucinam trochę te listki, jednak wiecie, relaksacyjny dzień z roślinkami, więc sobie poucinam trochę ich, i bo jest sporo żółtków, powiem Wam, jest sporo żółtków. Dzisiaj podlewałam to w łazience, sporo ich usunęłam i co, będę się z Wami żegnać i do zobaczenia w następnym filmie.